Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce.pl, nasze codzienne gorące pytania. Witam również moich i państwa rozmówców. Ze mną w studiu jest Robert Knap, portal TVP Info. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie. A na łączach jest z nami Artur Cejrowski z tygodnika Sieci. Witam również serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. A nasze pytanie brzmi, czy lewica zostanie na przysłowiowym lodzie? A dlaczego o to pytamy? Otóż dlatego, że Platforma Obywatelska i Trzecia Droga kombinują, aby właśnie stworzyć większość sejmową bez udziału lewicy. I jako pierwszy tę informację podał portal W Polityce. PL ujawnił, że właśnie PO i Trzecia Droga kombinują większość sejmową i rząd bez udziału lewicy. Chcą ich wykiwać. Ruszyły więc łowy na posłów. Panie Robercie, czy uda się Tuskowi stworzyć większość bez lewicy i jak w tej sytuacji czuje się lewica, która tuż po wyborach już mówiła, chyba bodaj Włodzimierz Czarzasty, tak, będziemy znowu rządzić. Włodzimierz Czarzasty powiedział właśnie w wieczór wyborczy, że wracamy do władzy, że będziemy rządzić, tak, tak jak pani redaktor powiedziała. No ale to jeszcze długa droga do tego, bo po pierwsze mamy przed sobą rozmowy Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje zmontować koalicję. Są jakieś szanse, chociaż nie za duże, natomiast do tego może za chwilę, jakbyśmy mieli okazję, to wrócimy, ale no, o lewicy. No przede wszystkim tak naprawdę będzie decyzja będzie należała do PSL-u. Jeżeli PSL się zdecyduje na jednak na koalicję, no rozpatrzmy to w ramach opozycji, to lewica tak naprawdę tutaj niewiele jest potrzebna. Paru posłów by ewentualnie wystarczyło. A to, że mięknie lewica, to już wiemy, bo pani Żukowska powiedziała, że wpierw i pani Kotula wpierw mówiły, że absolutnie aborcja musi być elementem umowy koalicyjnej. Dzień później już nie musi być, może to być projekt jakiś taki niekoniecznie rządowy, ale jest pytanie, czy w ogóle będzie umowa koalicyjna na opozycji, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawa sytuacja. Może to będzie tylko na zasadzie takiej, że sentymentem się złączymy i będziemy dalej ten wózek popychać. Duże tarcia się pojawiają, tak? Tak, to co wszyscy zapowiadali, że będą kłótnie wśród tych kilkunastu prawie ugrupowań, które na opozycji się znajdują i gra interesów, gra ambicji, jak co może doprowadzić właśnie do takiego przepychania się, no i niestety niezbyt stabilnego rządu. Lewica moim zdaniem wyczuwa ten nastrój w ramach opozycji i zaczyna mięknąć, zaczyna łagodzić swoje stanowisko, bo może się okazać, że rzeczywiście ten bagaż, który oni ze sobą niosą światopoglądowy, chociaż blisko jest Tuskowi do tego, do tych pomysłów, bo mówimy, wiemy przecież, że ten 100 konkretów to między innymi aborcja do 12 tygodnia życia i absolutnie wszyscy mają się na to zgodzić w Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, więc to nie jest tak, że to nie jest jakoś tam daleko od Tuska, ale jednak ten bagaż jest dużo większy i Polacy jakby mogą nie bardzo chcieć tej realizacji tak sztywnego programu lewicy, więc lewica jakby wyczuwa tą sytuację, zaczyna powoli mięknąć. Zobaczymy, no. Panie Arturze, a jak pan ocenia sytuację lewicy, która tutaj rzeczywiście może wypaść z gry? Nieoficjalnie mówi się już nawet o podziale tek ministerialnych. Lewica byłaby zainteresowana z pewnością szkolnictwem, a także no właśnie edukacja to oczko w głowie lewicy. Tymczasem może w ogóle zostać pominięta. No cóż, wiele wskazuje na to, że Czarzasty dał się zaorać Tuskowi niczym łuczniak, bo na tę chwilę widzimy, nawet po samym wyniku wyborczym, że ten wynik lewicy, pomimo takiego deklarowanego przynajmniej tu i ówdzie hura optymizmu działaczy lewicy, jest znacznie słabszy od tego, który lewica osiągnęła w 2019 roku, i to słabszy o blisko 500 000 głosów w tej skali, o której mówimy, to jest niemal 1/4 głosów mniej oddanych na nową lewicę, i wiele wskazuje na to, że
No, lewica w takiej formie, w jakiej ona jest na tę chwilę, przy takiej Platformie Obywatelskiej nie jest nikomu z wyborców potrzebna, bo większość postulatów wyborczych lewicy na tę chwilę zgłasza Donald Tusk i Koalicja Obywatelska. I pytanie, czy ktoś jeszcze potrzebuje Czarzastego i jego ludzi do tego, żeby mówić w Polsce o lewicy. Na tę chwilę lewicą w Polsce, zarówno światopoglądową, jak i coraz bardziej gospodarczą, jest Platforma Obywatelska. Więc trudno będzie się Czarzastemu i jego ludziom z jakimikolwiek postulatami przebić do szerszej opinii publicznej, bo chyba nikt ich nie potrzebuje. Mam wrażenie, że nie ma chyba takiego sposobu i nie ma takiego postulatu, którego Czarzasty by nie zgłosił, a Tusk by nie powtórzył. No więc świadomie zgodził się na to, żeby się rozpłynąć w tej wielkiej, nieco bezsensownej, bo takiej od sasa do lasa, Koalicji Obywatelskiej. No i chyba gra tak naprawdę ostatnie akordy w tej orkiestrze, bo mam wrażenie, że no to jest łabędzi śpiew lewicy w takiej formie, w jakiej ją znamy. Za chwilę ta partia będzie po prostu częścią Koalicji Obywatelskiej. Już niektóre ugrupowania, które do tej pory kojarzyliśmy raczej z lewicą, są przecież częścią Koalicji Obywatelskiej. W obecnej chwili Donald Tusk, jego ugrupowanie ma 157 szabel w Sejmie. Koalicja, przepraszam, no tak, koalicja Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, czyli Trzecia Droga, ma 65, co daje łącznie 222 mandaty, więc panie Robercie, brakuje zaledwie 9 do większości sejmowej. Czy już coś wiadomo w tej kwestii, z kim są prowadzone rozmowy? Nie, to wszystko toczy się jakby bardzo pod stołem generalnie. Poza tym no, widać na razie tylko ogromną kłótnię w obozie opozycji. Kłótnie nie tylko o jakby tą koalicję, ale przede wszystkim o to, kto wręcz ministerstwa miałby brać. Mówi się, że Hołownia może Ministerstwo Obrony z podpowiadaczem panem Różańskim. Ale wydaje mi się, że tutaj, jeżeli będzie Donald Tusk chciał montować tą koalicję, to nie wydaje mi się, żeby przy zgodzie, tak jak mówimy, ewentualnej trzeciej drogi, głównie PSL-u, bo Szymon Hołownia na pewno będzie chciał iść z Donaldem Tuskiem. Głosowanie na Szymona Hołownię to było głosowanie na Donalda Tuska. Więc pytanie, czy PSL będzie chciał iść w tym kierunku. Jeżeli pójdzie, to wydaje mi się, że pierwszym krokiem Donalda Tuska to będzie odciągnięcie kilku posłów z lewicy. Niekoniecznie wprost przyłączenie całego ugrupowania do tej koalicji, a jeżeli się to nie uda, no to pewnie w jakiś sposób będzie ich potrzebował do tej umowy, znaczy do tej koalicji. Natomiast jeżeli tak, to pozostaje pytanie, czy w ogóle to zostanie sformalizowane w jakikolwiek sposób. Czy po prostu będzie to na zasadzie mamy króla Donalda Tuska i wszyscy za nim idziemy. Z tym, że Donald Tusk tak naprawdę w moim przekonaniu, sam zresztą to powiedział, wrócił do polskiej polityki bardzo niechętnie. I z obrzydzeniem myśli o tym, że musi siedzieć w parlamencie, będzie musiał siedzieć w parlamencie, a dzisiaj pewnie będzie siedział w parlamencie. A dlaczego to wszystko? No dlatego, że jego głównym zadaniem, przyjętego zadania i z taką niechęcią zresztą, to jest zablokowanie i zatrzymanie polskich interesów w Unii Europejskiej. Zniwelowanie polskiego weta w wielu obszarach polityki europejskiej, które prowadzą do rozszerzenia kompetencji Komisji Europejskiej, wprowadzenia nowych regulacji rozszerzających kompetencje Komisji Europejskiej, zmiany prawa w zakresie migracji, czyli pakt migracyjny, i kwestie podniesienia wieku emerytalnego. I to Tuskowi generalnie na początku się udało, bo doprowadził do sytuacji, w której referendum jest nieważne. Więc jakby to zadanie, które postawiły przed nim elity brukselskie, głównie berlińskie, udało mu się w tym zakresie zrealizować, co należy wnioskować, że Donald Tusk długo w tym parlamencie nie posiedzi, bo pewnie dostanie... Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Więc czy to jest jego zainteresowanie główne? Ja myślę, główne? Że nie tylko nawet wybory do Europarlamentu, ale za swoją działalność tutaj w Polsce i otworzenie drogi do zniwelowania polskiego, znaczy w ogóle zniesienia możliwości weta w strukturach unijnych, myślę, że zostanie mu zaproponowana jakaś synekura w Brukseli. I to jest moim zdaniem oczywiste pytanie, kto wtedy po nim to
przejmie tutaj. No, myślę, że z tego wszystkiego nie wszyscy rodacy jeszcze zdają sobie sprawę. Zresztą taki rząd liberalno-lewicowy, myślę, że nie miałby już skrupułów, żeby likwidować te wszystkie zdobycze socjalne, programy socjalne, które były wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy wypowiedzi Szymona Hołowni na temat tych programów. Słuchajcie, ja nie jestem Joanną Szczepkowską, nie mam takich kompetencji ani autorytetu, ale mogę chyba dziś już zaryzykować to, mimo że nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, na nie cierpliwie poczekamy, ale mogę już chyba zaryzykować to, żeby powiedzieć, że 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. Rzeczywiście pamiętamy tę wypowiedź Szymona Hołowni w dniu ogłoszenia w zasadzie wyników wyborczych, stąd te wszystkie emocje. Panie Arturze, czy Polacy rzeczywiście stracą wszystkie te świadczenia, które przez 8 lat były tak skrupulatnie wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? No cóż, wiele na to wskazuje, bo no, mamy tutaj do czynienia z przeogromnym paradoksem. Z jednej strony ta formacja, którą Donald Tusk stworzył w ramach Koalicji Obywatelskiej, prześciga się z Prawem i Sprawiedliwością na stawianie różnego rodzaju haseł, programów, pomysłów dotyczących polityki prospołecznej. Z tym, że no, Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów pokazało, że tego typu pomysły działają. One nie tylko powstały wbrew temu, co wcześniej sugerował Donald Tusk, nie w szafie czy w szufladzie Ewy Kopacz, ale powstały gdzieś przy biurkach analityków pracujących dla Prawa i Sprawiedliwości i okazało się, że one świetnie działają, że one potrafiły wydźwignąć ogromną część naszego społeczeństwa z tego, z tej pułapki średniego rozwoju, z pułapki biedy także, w którą wpadła część Polaków po balcerowiczowskiej transformacji. I to jest przeogromny sukces Prawa i Sprawiedliwości, tego nikt nigdy tej formacji nie odbierze. No i widzieliśmy, zwłaszcza pod koniec kampanii, że Donald Tusk zaczął się ścigać z Prawem i Sprawiedliwością na pomysły prospołeczne, prosocjalne. No, człowiek, który zasłynął w czasie swoich rządów głównie z tego, że podnosił podatki, teraz ścigał się na tego typu pomysły. No, i przymykał oko na mafie VAT-owskie, tak? Bo tego rząd Donalda Tuska nie chciał zauważyć. Oczywiście, to jest jeden z jego wielu grzechów, moglibyśmy tutaj wymieniać znacznie ich więcej. No i na tę chwilę konia z rzędem temu, kto będzie w stanie wskazać, jaki program po wyborach przyjmie Platforma Obywatelska, bo już słyszymy oczywiście od polityków tej formacji, że w budżecie jest ogromna dziura budżetowa. Robert, chciałabym, żeby skomentował. Jednym zdaniem, bo to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o pozycję lewicy w tym układzie opozycyjnym. To, że lewica dzisiaj deklaruje bardzo też duże poparcie dla programów społecznych, że oni będą za 13, 14 emeryturami i tak dalej dla programami społecznymi, to też jest duże obciążenie dla Donalda Tuska. Bo już właśnie tak jak pan redaktor powiedział przed chwilą, słyszymy, nie ma pieniędzy w budżecie, dziura i problem i co teraz? Słyszeliśmy też taką wypowiedź, no chyba Petru powiedział, tak? Ryszard Petru, że owszem, podwyżki dla nauczycieli mogą być sfinansowane, ale z 800 nie wiadomo plus. Kiedy. Tak? Nie wiadomo kiedy i może z 800 plus, tak? Czyli przesuniemy. Jest jeszcze więc jakby ta lewica tutaj mocno przeszkadza w tym momencie też temu, tej zmianie narracji i zmianie sposobu sprawowania władzy z tej obietnicowej na tą bardziej realną, którą Donald Tusk teraz zaczyna. Panie Arturze, i na zakończenie jest jeszcze jedna opcja, o której mówią nasi informatorzy, a mianowicie, że Tusk stworzy rząd łącznie z lewicą, a później pod byle pretekstem po prostu się jej pozbędzie. A no głównie tak, no, po to, żeby uzyskać wotum zaufania. Arytmetyka jest bezwzględna. Wiemy, że Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga będą miały około 222 szabel w Sejmie. Potrzebują do spokojnej pracy pewnie około 10. 9 no dokładnie.
Tak, no, no wówczas ta przewaga będzie niewielka, ale będzie. No i pytanie, czy Donald Tusk nie ma właśnie takiego planu, żeby wykraść tych 9 posłów z lewicy, bo ona naprawdę w takiej formie, w jakiej ona teraz jest, dzięki Czarzastemu jest zupełnie niepotrzebna i Tusk to wie, więc być może będzie w stanie zaoferować jakieś synekury przyszłym swoim koalicjantom, przenosząc ich z lewicy. Tu musimy postawić przecinek, ale jeszcze się nie żegnamy z moimi i z państwa gośćmi. Za kilka minut w kolejnej rozmowie. Zapraszam bardzo serdecznie.